Cześć, witam na moim kanale. Ja jestem Deprawy, a to jest kolejne spotkanie z Cities Skylines. Drugie spotkanie w tej takiej nowej, powiedzmy, serii, gdzie od nowa budujemy nasze miasto. Zaszło między odcinkami parę zmian. Kilka modyfikacji sobie dodałem, ale pomijając to, nowe kolory, nowe kolorki. Zastosowałem luta i teraz mam tutaj trochę inne korekcje koloru. Ja sobie wziąłem tu akurat taką opcję z polecenia discovery.pl. Dzięki. W ogóle discovery.pl jest to osoba, której też poniekąd troszeczkę zawdzięczacie to, że ta seria wróciła na kanał, gdyż no, trochę posiedzieliśmy i trochę tutaj ogarnialiśmy wspólnie kwestie z modyfikacjami. Także to jest też osoba, której między innymi to zawdzięczacie. I ja bym z tego miejsca chciał jeszcze raz tym razem publicznie podziękować. Dziękowałem tak bardziej prywatnie, teraz podziękować publicznie. Jestem pozytywnie zaskoczony tak pozytywnym odbiorem powrotu tej serii na kanał. Także no cieszę się, że wam się to podoba. Czekajcie, bo oni mi tu zapitalają. Nie no, dobra, normalnie jadą. Generalnie właśnie, zastosowałem tutaj też modyfikację. Zastosowałem modyfikację real time. Jeżeli chodzi u mnie o real time, no to tak. Upływ czasu w dzień dałem na trójkę. Im mniejsza wartość, tym ten czas płynie wolniej. Generalnie real time tutaj zmienia bardzo dużo w grze. Dlatego nie warto jest go od samego początku stosować, tylko tak właśnie troszeczkę rozwinąć to miasto czy tą wiochę i dopiero wtedy ewentualnie sobie gdzieś tam ten real time załączyć. Ja już postanowiłem go załączyć. Więc na razie upływ czasu w dzień na trójkę, w nocy na piątkę, żeby jednak tej nocy troszeczkę było. Włączone mam weekendy, w weekend mieszkańcy nie idą do pracy, nie idą do szkoły. Długość dnia jest dynamiczna, zależy od mapy, pory roku, dnia roku. Podczas zimy dni są krótsze, w lecie dłuższe. Fajnie. Tutaj tego nie ruszałem. Zostawiam to tak, ja tego nie będę ruszał. Lepsze starzenie się i liczba urodzeń. Jeżeli włączone jeden dzień w grze oznacza rok życia mieszkańca. Jeżeli wyłączone jeden dzień w grze oznacza szybkość czasu 6. 340 przy szybkości, nie mam pojęcia o co chodzi, zostawiam, nie ruszam. Tak było, więc tak niech będzie. Pauzuj konstrukcję budynków i ulepszenia w czasie nocy. Pracownicy budowlani też muszą iść spać. Szybkość konstrukcji dałem na 50%, to zostawiam domyślnie, chyba tak jest w światłach. W nocy światła budynków zostają wyłączone. Budynki mieszkalne wyłączają światła, kiedy mieszkańcy śpią, a pozostałe budynki i parki, kiedy nikt w nich nie pracuje. Lepsze korki samochodowe. Prawdopodobieństwo. Pracownicy drugiej zmiany dałem 15%, pracownicy zmiany nocnej 10%, troszeczkę podkręciłem, bo te liczby były niższe. Prawdopodobieństwo obiadu 51%, bo to jest prawdopodobieństwo, że mieszkańcy wyjdą na obiad gdzieś na miasto, więc niech będzie 50%. Zakupy lokalne, tak, 40% dałem, zakupy dla relaksu 30%, czyli tutaj jest to procent mieszkańców, który wyjdzie na zakupy, ale niekoniecznie będzie chciał coś kupić, bo niekoniecznie potrzebuje coś kupić, tylko se idzie do galerii pochodzić zamiast do parku. No i punktualność dałem 90%, bo pracownicy raczej powinni być punktualni, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem nawet, czy nie dać 95%, tak się zastanawiałem. Na razie zostawię 90%. Jeżeli chodzi o eventy w mieście. Najwcześniejszy event w tygodniu roboczym o 17:00, ostatni o 20:00.
No bo wiadomo, jest to tydzień roboczy, tak? Pierwszy eventowy, weekendowy event już o 10 rano, a ostatni 23:30, najpóźniej jak się dało. No bo weekend to weekend, tak? Weekend do pracy raczej nie idą i mogą sobie zaszaleć. Czas. Miasto budzi się o 4:30, czyli wtedy większość mieszkańców się budzi, budżet i upływ czasu przełączają się na tryb dzienny. Miasto idzie spać o 23, bo zakładam, że pracownicy pracują w godzinach 6:22, chociaż nie da się dać 22, nie wiedzieć czemu. Więc w sumie to miasto mogłoby wcześniej iść spać. No bo patrzcie, no bo... rozpoczęcie pracy o 6, rozpoczynają pracę o 6 i na uniwersytetach, tak. Rozpoczynają pracę o 6 i kafelki na uniwersytecie też zaczynają wykładać właśnie o 6. Natomiast koniec jest o 20. Ja bym dał 22, jakby się dało, ale się nie da. No to skoro się nie da, dobra, niech będzie ta 23, najwyżej potem to zmienię i tyle. Rozpoczęcie obiadu o 12. Koniec obiadu 13. Trochę za wcześnie. Ja bym dał nawet 15. No bo w różnych godzinach ludzie jedzą obiad, nie? Maksymalnie nad godziny 2 godziny nad godzin. Rozpoczęcie nauki w szkołach 7:30. Było chyba 8, ja dałem na 7:30. Ja zaczynam osobiście najwcześniej w mojej szkole lekcje 7:30, więc tak. Dam. Mógłbym nawet dać w sumie 7, bo wiem, że niektórzy nawet mają lekcję 7:10 w niektórych szkołach. Natomiast koniec nauki o 16:00. I maksimum dni wakacyjnych, czyli wtedy, kiedy tam zejdą na urlopy albo coś. Ja dałem im 7, a co? Niech se szaleją na urlopach. Dobra, zaraz będziemy mieć tutaj, zaraz nam miasto wstanie. Już widzę, pan świtała nam wstaje. No te kolory tutaj, które są w tym momencie, są lepsze. Ja się do nich muszę przyzwyczaić, bo jestem przyzwyczajony do tych brzydkich, podstawowych kolorów, ale no te wyglądają o wiele ładniej. Oczywiście tutaj nie domalowałem kur na linii. Ja to muszę zmienić, bo ja mam pierdolca na tym punkcie. Tylko pod kątem poproszę 45 może. Okej. Okay. Dobra, no i cóż, miasto nam tu powoli powinno się budzić, no. Ktoś tam w parku sobie zapitala. Łopanie, taki drogi wstęp? Nie no, na razie zostawię im płatny, ponieważ nie bardzo jest mnie stać na utrzymanie tego parku. Znaczy, chciałbym, żeby to utrzymanie... parku się na razie i póki co zwracało. W pewnym stopniu chociaż. Od razu tą strefę przemysłową w dniu dzisiejszym przeniesiemy. Tym się zajmiemy. Chcę tylko sprawdzić, gdzie mamy budynki straży pożarnej. O właśnie, tutaj mamy. Bo zmienię im te wozy, bo ja mam tutaj takie z modyfikacji wozy. Zapomniałem tego zrobić ostatnio. A przecież po to mam te modyfikacje, żeby z tego korzystać. Żeby tu były takie bardziej polskie te radiowozy i w ogóle te jednostki, nie? Więc tu damy może Skody Yeti. Niech będą Skody Yeti. Wozy strażackie, no też te Scanie. Nie znalazłem w sumie innych jakichś takich lepszych. O, widzicie? No i zobaczcie, czyż to nie wygląda lepiej? Od razu tak jakoś bardziej polsko. Dobra, pojedziemy z nimi. Pędzi do pożaru. Już gasi. Uuu, ale się zajarało. Się jara jak jasna cholera. Ty, bo tu już u sąsiadów się pali. Jado. Tu mamy klinikę. Powinienem mieć też jakiś ambulans. Tak, mamy craftera. Czyli typowa polska karetka. Kurde, nie słyszę tej muzyki, która mi tam w tle gdzieś sobie gra. Tu nam się, kurna, znowu las nam się swajczy, no. Szbyto drzwi ścisły. Oni chcą, widzę, mieszkań. Więc my im tych mieszkań tutaj dorzucimy. My im tych mieszkań tutaj dorzucimy. Pytanie, czy już budować asfaltowo, czy tak bardziej
Nie asfaltowo. No ja bym im tu może asfaltowo zrobił, co? O, może tak. Tu może tak. Z parkingiem niech mają. Żeby mieli sobie gdzie te swoje bolidy zostawiać. I tu ich w... No, co zrobimy? Pozwolimy im sobie tutaj zamieszkać. Oczywiście zaraz im tu wodę podciągnę, bo pewnie będzie taka potrzeba. Na razie nie ma zapotrzebowania za bardzo na jakieś handle, nie handle i te inne tego typu, więc na razie handlu nie robię. Tutaj przy plaży na razie nic nie robię, bo na plażę pewnie zagospodarujemy tam z biegiem czasu w jakieś takie... No po prostu plażę zagospodarujemy i będzie tam jakaś plaża miejska czy kuźwa coś i się będą mogli pokąpać. Od razu ze świeżej pamięci wymalujemy im tu linię. Te przy parkingu. Żeby im oddzielić parking od... pasa ruchu. Ja im tutaj też trochę tego asfaltu mogę wylać, ale na razie chciałbym się zająć przeniesieniem tej strefy przemysłowej na drugą stronę. Na drugą stronę. I w zasadzie tutaj mam... Aha, tutaj sobie oczywiście te linie pomalowałem gdzieś tam po odcinku. Więc to już mam. I wymyśliłem sobie nazwę miasta. Nie będzie to Kraków. Tym razem będą to Zadupice. O, niech będzie. Atrakcyjność miasta na razie mamy tylko 9%. Popracujemy nad tym. No i generalnie tak. Tutaj trzeba by zrobić podobny szachermacher jak tam. Czyli troszeczkę... Mam tutaj taką fajną przemysłową drogę. Dodałem sobie też parę dróg, na przykład taką. O, widzicie? Czyli mamy pas zieleni, mamy ścieżkę rowerową. No i ruch dwukierunkowy, także fajnie. Tu mamy też coś takiego, czyli mamy... Tu chyba jest z parkingiem, tak? Tak mi się wydaje, że tutaj jest parking. Taka osiedlowa droga w sumie, nie? I co ja tu jeszcze mam? O, jednokierunkowa, też z parkingiem. Z drzewami. No troszeczkę tych dróg sobie tutaj dorzuciłem. Tramroad? Aha, to jest taka jak tamta, tylko jeszcze po środku mamy te. Tylko jeszcze mamy tramwaje dodatkowo. A tu mamy... nie to. To. A tu mamy taką rolniczą drogę bardziej, bym powiedział. Jakbym gdzieś tam dojazd w jakieś pole, czy kurna coś. Dobra. Dobra. A ten gdzie mi tu jedzie? Jakim prawem? Kto mu tu pozwolił jechać w ogóle? Dobra. Na razie zrobimy tutaj drogę taką. To jest taka fajna droga właśnie do przemysłu, do strefy przemysłowej. To jest taka droga z płyt betonowych. Tu nie ma parkingu w żadnym wypadku. Nigdzie. Jakie mamy ograniczenie? 40. No to dajmy 50, tak jak w zabudowanym. Aha, właśnie. Tu jeszcze te ograniczenia. Zobaczmy. Dobra, na tych osiedlowych dróżkach i tak dalej niech będzie 30. Niech mi się tam wprowadzają, bo ja chcę im tu odpalić komunikację miejską. Dobra, i teraz tak, zrobimy tutaj powiedzmy, o tu sobie tak zjedziemy. I myślę, że tu nawet wstawimy zajezdnię autobusową.
Tu nawet wstawimy im jeszcze zajezdnię autobusową. Tu na przykład. Tylko z tym, że tutaj będą jeździć tylko autobusy. No dobra, SOS też niech jeździ, spoko. Ale tak to tylko autobusy. A tutaj zrobimy no, jakiś przemysł. Jakiś przemysł. Tylko tak się zastanawiam, czy właśnie robić jakiś taki dedykowany bardziej przemysł, na przykład leśny. No zróbmy, dobra. Wyznacz obszar przemysłowy. Albo rolnictwo niech tu będzie. Chociaż nie, no tu nie mamy urodzajnych gleb, tak? Urodzajne gleby mamy tu. Mamy tu i mamy tu. I ja mam zamiar tamte urodzajne gleby jak najbardziej wykorzystać. No bo ten śmierdzący przemysł z tej strefy tam mieszkalnej ja będę chciał wynieść to jak najdalej od miasta. Znaczy wynieść. Na ten moment go w ogóle zlikwidować. A zobaczymy jak to się potoczy w przyszłości. Ale tu mamy takie tereny zalesione, więc... Tu sobie zrobimy przemysł leśny. Przynajmniej na ten moment. Nie wykluczam, że ja go w przyszłości stąd też, że tak powiem, usunę. A powstanie tutaj jakaś strefa mieszkalna po prostu. Dobra, budynek nadleśnictwa. No i na razie nie mamy tu za dużego pola manewru, bo mamy tu w zasadzie tylko... Tartak i jakieś tam te. Możemy tutaj ewentualnie jeszcze wsadzić drzew, żeby ten teren był faktycznie taki zalesiony. A nie żeby tylko udawał, że taki jest. Możemy ten teren tutaj trochę zalesić. Dobra, mamy małą uprawę leśną, postawimy tutaj trochę tych takich jakichś szkółek leśnych czy coś, chociaż to nie są chyba szkółki, bo takie stricte szkółki leśne to gdzieś tam też można stawiać. Dobra, teraz ja bym tu jeszcze postawił trochę tych drzewek. A przy tej drodze będą tartaki po tej stronie. Nie wiem ile tartaków będzie potrzeba, na razie postawię dwa. No nie wiem jakie te tartaki mają moce przerobowe, więc na razie postawię po prostu dwa tartaki. Dobra, tu przejdziemy pod autostradą. Jeszcze prądów nie mają. Czy ja mam możliwość... No nie, nie mam, bo nie mam odblokowanej komunikacji miejskiej, więc nie bardzo. Prądów nie mamy, prądów nie mamy. No nie mamy, będzie trzeba myśleć o jakiejś elektrowni, z tego co widzę. Bo tu już nam się powoli kończy pole manewru. Więc będzie trzeba o elektrowni pomyśleć. Ale jeszcze jak na razie póki co dołoponowują.
No dobra, oni dalej chcą kurna mieszkania. A ja bym chciał, żeby oni też mi tutaj... nie wiem, czy ich nie wyprowadzę stąd. Dobra. Tu niestety nie będę mieć parkingu. No musieli to jakoś przeżyć. Ewentualnie w ogóle inaczej to zrobimy. Ja mam tutaj takie chodniczki. Tylko one są zablokowane jeszcze. Okej. Okay. Ale tu były. O, widzisz. Dobra, i tu będzie taka, jak to się ładnie nazywa, Natural Road. O, właśnie. Tylko tutaj... No dobra, no żeby mieszkańcy jakiś dojazd mieli. Okej, dobra, 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 dobra. Ty, no ale czekaj, bo ja ich tu wprowadzam. A na razie tu tak naprawdę dojazdu nie ma. dobra, to zrobimy tak. Chyba, że... Tu się pozbędziemy tych parkingów. Niestety nie będą tutaj mieć parkingów. Ale za to będzie ruch dwukierunkowy. I tu będą mieć taki dojazd. Dobra. No i tu pana też wyprowadzimy, czy też państwa. Widzę, że prądów dalej nie ma. Słabo. Lipa straszna. Dobra, dajemy ich na fulla. Tu na razie zostawię, bo nie wiem, czy tutaj nie będziemy gdzieś tam dalej może coś ciągnąć. Więc tak się teraz zastanawiam, czy by tutaj nie odwrócić kierunku. Chociaż czekaj, no jadą tu, tu mogą jechać. I tam. No dobra, no to mają jak przejechać. Okej, to spoko. Jak tak, to spoko. Ja się tu pobawię teraz oczywiście tymi liniami. No i fajnie by było, byłoby odblokować te autobusy. Chociaż tutaj przez to osiedle... Skąd tu się wziął taki kamierdolec? Ty... Co to było? Nie wiem. Tu zrobimy tak. Tu zrobimy tak, tu zrobimy... Tak, tu zrobimy... Tak.
tutaj tak. Dobra. I teraz oczywiście odpowiednie linie. Zobaczmy tym szewronem. Chociaż tutaj szewron nie bardzo, ale linie jak najbardziej. Ty, co to się stanęło? Nie wiem. Ciekawe, nie powiem. Dobra, a tu zrobimy linię podwójną ciągłą. Albo przerywaną. Żeby se mogli skręcać. Wody, wody, wody nie ma. Nie ma wody na pustyni. Ano nie ma. Już macie. Dobre. No dobra, tu będą musieli. Nie wiem, czy im się ten skrót będzie opłacał. No bo jak będą chcieli tutaj się dostać, to będą musieli tak naprawdę. Pojechać tam naokoło, no ale zawsze to coś. Może tu zrobimy taki. O, takie zrobimy. O! Dobra, tu będziemy teraz pierwszeństwo ustalać. I tak, oni będą ustępować, ci będą, albo nawet ci będą stawać. Tutaj to samo. Stop. Tu reguła prawej dłoni, czyli ten ma tego po prawej, więc ten ma pierwszeństwo. Kurde, no ja tu muszę zdecydowanie. Prądy, 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 jeszcze raz prądy. Masakra, ja nie mam prądu. Potrzebujemy 56, a ja mam 50. I to na maksa już, tak? Tak. Nie no, to lipa straszna. Ile to produkuje? 20-29. To teraz powinno starczyć. No. Aczkolwiek tych elektrowni tutaj w przyszłości i tak nie będzie. My je przeniesiemy gdzieś indziej. Za mało. No dobra, ale oni tu muszą to na razie wyprodukować.
Okej, okay, tu robimy tak. A tu tak. No i pięknie. Dobra, ale chciałbym te autobusy. Dajcie mi autobusy. Dobra, ja im tu teraz trochę dołączę do programu Asphalt Plus. Ups. No niestety będzie to wymagało od co niektórych przeprowadzki. Tak, oni tu widzę ładnie się parkują. Kuźwa. Ja tu wszystko będę musiał praktycznie wyrżnąć. Dobra, to może zaczniemy od tego programu Asphalt Plus tutaj. Przy parku na razie tego nie będę ruszał. Dobra, na razie tyle. Te drogi wjazdowe do stref też zrobimy takie... wjazdowe, wyjazdowe. Tylko tak, tu zrobimy coś takiego. Tu zresztą też. Tu zresztą też. Jest zapotrzebowanie, widzę, więc szybko się odbudują. Także to jest w tym momencie dobry... W tym momencie to jest dobry moment na takie... tutaj rewolucje. Tu zrobimy coś takiego. I tu też. Ups! Zruszałem ogrodzenie. Nie, na ogrodzenie to tu być musi, żeby mi tu żaden za darmo się do parku nie dostał. No, jak se przez płot przeskoczy, to dobra, niech tam se ma za darmo, ale tak to to ni. Ty, nikt do parku nie chodzi prawie, co jest? Dobra, zrobimy im promocję. Ambulansy w użyciu zero. Nikt nie potrzebuje naszych karetek pogotowia. Dobra, tylko. Albo dobra, niech se parkują w sumie, co mi to tam. Teraz tak, tu się pobawimy tymi liniami troszkę. Z tym, że stąd będzie wyjazd tylko w prawo. Kurde, nic nie widzę. Okej. Stąd będzie tylko w... tak, a tu będzie tylko prosto z kolei. Dokładnie. Żeby mi się tu nie korkowało, nie? Mogę tu zrobić takiej połóweczki. Dobra, to niech będzie tak. Tu na razie nie będę malował. No bo gdzie? Na szutrowej drodze? Dobra, no ja wolałbym, żeby mi się wbiło te 2800, zanim ja tutaj zacznę cokolwiek ruszać, bo chciałbym już te autobusy jednak mieć. No, tutaj mogę im tą aleję poszerzyć. W zasadzie wydłużyć.
wydłużyć i wtedy przy alei robimy im jakieś sklepiki. A tam w osiedlach raczej nie będę im takich sklepów robić, żeby mieli tam spokój, żeby im tam ciężarówki nie jeździły, nie? Dobra, tu widzę, że coś się dzieje, aczkolwiek dalej jest trochę mało. Mogę im dorzucić jeszcze tutaj gdzieś jakiś jeden. Może wystarczy, może nie wystarczy. Zobaczmy informacje. 1404, dobra. Aha, to tutaj możemy w sumie już zopenować tę drogę. Tutaj nie malowałem wtedy, bo mi się... Jeszcze wtedy wydawało, że tam po prostu nie będzie na razie nic jechać. Ale się troszeczkę pozmieniało. Dobra. Moment, moment. Tym się jedzie tam. Dobra, to otwieramy tutaj tę drogę też. Tak jest. Dobra. Szybki szpil. Tu jest otwarta ta droga, oni już tam pojadą. Tak jest, pojadą. Gdzie on jedzie? Właściciel niewykształcony dorosły jedzie do pracy. Jedzie do mała uprawa leśna. Dobra, czyli to jakiś tam leśnik. A jest jakiś tam leśnik. Gratulacje, zakład produkcji peletu z biomasy, fabryka mebli, magazyn trocin, baraki dla pracowników. Okej. Dobra, dorobimy tu jeszcze tylko te paski. Cyk. I cyk. Co to jedzie? Poczta Polska, o w mordę, pana to. Jak tutaj wygląda sytuacja z ograniczeniami? No nie wiem, po mojemu to trochę za szybko. Ja bym tu im 50 zrobił. Tak samo, tutaj i tutaj i tutaj i tutaj. Żeby oni nie zapitalali tak na tym węźle. Tutaj to samo, co ty? Ta, stówę, no i co jeszcze? Dobra, tu im możemy podnieść do 70 nawet. Niech se zaszaleją. Za to tu ich zwolnimy do 30. Przy czym ten pas będzie tutaj w ogóle nieaktywny na razie. Nie, szajse. Scheiße. Nie mam autostrad pewnie, co? Kto by pomyślał? To zrobimy coś takiego. Z tym, że ten pas będzie na razie zupełnie, absolutnie nieaktywny.
Dobra, tu zrobimy tak. Tylko właśnie, żeby oni tak jechali. I stąd tu, stąd tu. Dokładnie. Tu w razie co będą sobie mogli zmienić pas, jakby ktoś stąd potrzebował jechać w prawo tam. Mają gdzie ten pas zmienić. Ale na pewno nie tu. Tutaj to samo. No dobra, niech będzie. Tak trochę się nieładnie tu nie zachodzi, ale trudno. Chcą dalej mieszkań. A ja potrzebuję. Brak wystarczającej liczby kupujących produkty, a tu jest za mało surowców. No i bądź mądry, pisz wiersz. Dobra, jakoś se tam może to dołoponują. To jest jeden problem, ja tu już nie bardzo mam gdzie ich wprowadzać. Bo powoli moje pole manewru się tutaj kończy. Może bym tu taką ze ścieżkami rowerowymi zrobić. No ścieżki rowerowe też nam tu będą potrzebne. Ale to zaraz, nie wszystko naraz. Dobra, więc pozbędziemy się ich stąd. Out. Trochę miejsc pracy pójdzie się rąbać, trudno. Natomiast my tu będziemy chcieli wprowadzić ludzi, mieszkańców, tak. Czekaj. Wiem, że mam pracować nad rozwojem miasta. Cały czas to robię. Przynajmniej próbuję. Nie mam takiej drogi ze ścieżkami rowerowymi. Szkoda. Dobra, jak się spaliło, to do widzenia. Co ja bym im tu mógł postawić takiego jakiegoś... Kurde, oni tutaj też nic nie mają takiego w sumie. Mogę im tu pakować jakiś... Taki... Coś takiego jeszcze im tu właduję. I tu takie coś. Gdzie bym nie postawił, to i tak dwa lecą. Park dla psów tak przy alei? No chyba nie bardzo. Plac zabaw przy alei? No dobra, niech będzie. Chcą przemysł. Wykurzyłem ich stąd, to teraz chcą przemysł. Tu zrobimy taki drobny handel, żeby mieli tu jakieś, wiecie, jakieś food truczki czy coś, żeby sobie mieli coś tam do kupienia, takiego do kłapanka. Natomiast tu im zrobię mieszkanka. No trochę... Będą mieli gówniany widok.
dosłownie i w przenośni, więc może stąd ich, tu ich nie będę wsadzał, tu ich wsadzę. I tu ich wsadzę. A tu właśnie zrobimy sobie takie drogi z ścieżkami rowerowymi. Żeby mieli ścieżki rowerowe w tym mieście, a co? Czekajcie, tylko, bo to jest jednokierunkowa ogólnie dla samochodów osobowych. Tylko jednokierunkowa w tamtą stronę. No to git. Git jest majonez. Tutaj zrobimy tak samo. Ciekawe, czy da się przy takiej drodze zrobić na przykład przystanek autobusowy. Kurde, oni bardzo chcą przemysł. Nie tylko bardzo, ale bardzo. Nie tylko chcą, ale bardzo chcą. Ja im ten przemysł leśny tutaj trochę rozbuduję. W takim razie. Niech będą to jakieś takie dla pracowników. Tylko dla pracowników to gdzieś tu bym dał. O. Też szkółka leśna. Sztuk 6. Tartak. Zakład produkcji peletu z biomasy razy 2. No i tu jeszcze dorzucę im trochę tych. Albo czekaj. Czekaj, ja mam tutaj taką drogę. Tą. Właśnie. No widzisz. W końcu ją wykorzystam. Dobra. W tamtą mańkę. Dobra, niech na razie tyle będzie. Myślę, że tyle tutaj wystarczy. Jak na razie i póki co, tu sobie tak pociągnę, tak pociągnę, tak pociągnę. I tu tak pociągnę. O! Śmieciary nie wyrabiają? No proszę, handelek się zrobił, a oni tu nie chcą mieszkać. A w sumie póki co się nie dziwię, no bo tutaj teren taki nie za ciekawy. Ale ktoś tu się w końcu wprowadza. Tymi ścieżkami rowerowymi na razie też za daleko nie zajadą, więc zrobimy im tutaj... Zrobimy im tu ścieżkę rowerową. A co? Tu sobie będą wpitalać na ścieżkę. To gdzie oni by mogli jechać? To jest dobre pytanie. No na razie nie za daleko. A czy generalnie to potem tutaj przy alei, tą aleję przebuduje i będzie ścieżka w alei? Tylko na razie nie mam takiej dostępnej, niestety.
Czekam, żeby mi się te 2800 mieszkańców nazbierało. Prądy to tam zaraz, mam nadzieję, sobie jakoś też podciągną. Serio, on tak naokoło tam jechał? Czekaj, tu mamy 40. No to nie, to panie, damy 30, żebyście sobie tu za dużych skrótów nie robili, bo niekoniecznie chcę, żebyście ciężarówkami zapitalali mi przez miasto. Tu w zupełności wystarczy 50. Dobra, niech będzie podniesienie trochę na tym krótkim odcinku, natomiast generalnie no 50 się po mieście jeździ, panie, 50. Tylko tutaj proszę mi nie parkować przy samym skrzyżowaniu. Thank you. Tu się coś jara, ale dojechali. Właśnie, pytanie jak tam, no właśnie, bo tu rozbudowaliśmy tą strefę i teraz straż tutaj średnio na jeża Ogaryna. Co to jest? Rezydencja Obłóże. Dobra, ja bym im tutaj zrobił kolejną remizę. Tylko ja im tu oczywiście wyasfaltuję te drogi. A wiedziałem, że się tu wszystko sfajczy. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Ty, no ja wbiję te 2800 dzisiaj? No byłoby fajnie. Dobra, tu też trochę zalesimy. Żeby się miało co jarać, nie? O, sekwoja nawet nam się zrobiła, proszę bardzo. Jak macie jakieś propozycje nazw ulic czy coś, to również możecie podsyłać. O co to, Aleja Anna? Nie będzie Aleja Anna. Tylko ta aleja, pierwsza aleja w mieście. No nie, no to nie jest aleja. Coś ty tutaj. To będzie aleja. Chyba to dobrze napisałem. Nie wiem, ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę. Dobra, czyli tak, tutaj jedziemy prosto. Drukarnie. Drukarnie mamy. Chociaż tam są te rowerki jeszcze, nie? Ale na razie i tak nie mają tutaj za bardzo możliwości skrętu. No bo chodzi mi tu o tych rowerzystów. What? Ktoś w ogóle zapitala tą ścieżką rowerową? Ja wiem, że ona na razie donikąd prowadzi. Ale ja im tu wprowadzę taki fajny przepis. Jeżeli mogę. Dobra, najpierw zrobimy park i rekreacja. Na razie nie mogę, ale ja im wprowadzę tutaj zakaz kuźwa jazdy rowerami po chodniku i się skończy z nimi dzień dziecka. Zobaczymy, kto się wtedy będzie śmiał.
Dokładnie. Specjalnie po złości dałem w kierunek w tą stronę. Bo ktoś, kto tutaj przyjeżdża, będzie musiał jechać tu, tam, 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 tam. A żeby wyjechać, będzie musiał jechać tu, 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 tu i tu. Za karę. Dobra. No, dokładnie tak miało być. Tu zrobimy tak. Dobra, SOS niech se tu jeździ. A tu zrobimy tak. I tak. Dobra. Czy teraz rowerzyści będą jeździć tak jak należy? Czy jak zawsze? Będzie trzeba to obadać. Dobra, przyspieszymy trochę czas. Mamy te 2800, jeszcze dwóch. Jest! I teraz się, proszę państwa, zacznie. Bo mamy taksi, transport, tramwaj. No tramwajów nie będziemy, wiadomo, teraz robić, ale autobusy jak najbardziej. Pytanie, czy mogę zrobić jakiś dworzec? Aha, dworzec od 5,5. Okej. Okay. Czyli wtedy będziemy mogli mieć... Dobra. Tak czy inaczej, ja se robię zajezdnię. Chociaż nie mam jakiejś innej zajezdni tutaj z modyfikacji, takiej autobusowej. City Bus Depot. O właśnie. Tu niech będzie zajezdnia. No i teraz nam się, proszę państwa, zacznie zabawa. Teraz nam się zacznie zabawa. Na pewno zrobimy mi jakiś dojazd do tej strefy przemysłu leśnego. Ale właśnie, byłem ciekaw, czy tu da się robić przystanki. Da się. A no tak, ty, no ale jak? Po lewej stronie? Dobre, dobre. Tylko czemu ta ścieżka rowerowa... Szkoda, że ta ścieżka rowerowa nie jest po drugiej stronie. Aj, 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 aj. Źle, 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 bardzo źle. No to przykro mi, na ten moment musimy tutaj zrezygnować z tej ścieżki rowerowej. Tu również. No bo gdzieś ten autobus się musi, kurczę, zatrzymywać, nie? Dobra, ruszymy linią stąd. Potem zatrzymamy się tu.
Potem się zatrzymamy tu i jedziemy. Do strefy przemysłowej. Tu. Tutaj. Tutaj. Żeby ich dowieźć do pracy, tylko z tym, że nie będziemy tu wracać. A pojedziemy tutaj. Żeby też tych stąd pozbierać tam ewentualnie do pracy. Aż tam to nie będziemy zajeżdżać. Pojedziemy gdzie? Na razie utworzę im takie skromne dwie linie. Może w porywach do trzech. Ale nie więcej. I to na razie będą takie linie w sumie, jak widać, bardziej okrężne. Dobra, i to będzie linia obsługiwana. O kurde, autobusy lotniskowe doszły? Serio? Niech tu jeżdżą Solariski Urbino 12. To będzie linia 101. Albo jeden, bo nie wiem ile autobusów wyślę. No na razie na tą linię wyślę ile autobusów. Albo jeden, albo dwa, no nie więcej. I to będzie linia dzienna. Druga linia będzie ogarniać bardziej tutaj ten rejon strefy mieszkalnej. Czyli zaczniemy sobie ją... Powiedzmy stąd. Albo nie, czekajcie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bo tu też by się przydało, żeby ona gdzieś zajeżdżała jednak. To zrobimy tak, będzie stąd. Potem tu. Bo dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Tu. Tu. Jakby to teraz zrobić, bo zastanawiam się, czy by ją puścić tutaj. Żeby tutaj też do tego parku mieli na przykład dojazd. Czy ją puścić na przykład tutaj i tu tylko, nie? Dobra, pojedziemy tu. Tylko z tym, że może... No, dołożymy tu przystanek, właśnie, żeby tu mieli. Tu i teraz tak, tu będą się przesiadać. Jakby tam ktoś do pracy gdzieś jechał. Potem zajeżdżamy sobie tutaj. No i co? Tu. Tu.
Aha, czekaj, czekaj, czekaj. Tu jeszcze dołożymy. Teraz tak. Tutaj. Tutaj. Przy parku. Dobra, i tu zajeżdżamy. Tutaj. Okej, na razie tak bym to widział. A tu puścimy z kolei Mercedesy Citaro 2. Czyli będą mieli autobusy. Tylko. Ja wiem, że mi ich tu za dużo wyjedzie na tę linię. No 15. Po co mi 15 autobusów? Takie małe miasto. Niech wyjadą 2. Moim zdaniem wystarczą. I Mercedesy Citaro. W malowaniu MPK Lublin. Też niech będą. Albo dobra, na razie jeden. Zobaczymy. No, pewnie więcej, więcej. Zobaczymy, ile będzie chętnych w ogóle na te autobusy. Aha, no i oczywiście ta 102 też jest linią tylko dzienną. Na razie nie będziemy tu robić komunikacji nocnej, bo nic tu takiego nie ma, żeby oni mieli gdzieś tam potrzebę w nocy jechać w sumie. Tu się sfajczyło. Standardowo. Aha, bo oni tu tak se przejeżdżają. No dobra, niech będzie. Nawet nie wiem, czy tu też na razie jednego autobusa nie dać. Tu bym zrobił przejście. Żeby sobie do parku mogli dojść. Nawet im zrobię tu... O! Sygnalizacją świetlną, proszę bardzo. 21 osób, 3 osoby, 28 osób. Jak tylko będę miał możliwość, to im wprowadzę komunikację bezpłatną. Wiem, kto się tam teraz uśmiecha. Widzę ten uśmiech na twarzy. Ale ja im wprowadzę tu komunikację bezpłatną. A, zepsułem, no co? Misklik. Nie tu, tylko tu, tak jak było. O. Dobra. Jak tamten park? Może jak będzie tu więcej ludzi, będziemy tu autobusami też ludzi dowozić. To będziemy mieli więcej dochodu z tego parku. Patrzcie, jaka ekipa ich tam poszła. Pięknie, pięknie. Każdy po szóstce wrzucił. Mam nadzieję.
Tramwajów nie będziemy na razie robić, bez przesady. Trochę za wcześnie. Jak tam szkoły w ogóle? Szkoły podstawowe jeszcze wyrabiają. Szkołę średnią można by im gdzieś zrobić. Powoli można by pomyśleć o szkole średniej. Ale zanim, to ja im tutaj trochę jeszcze tego asfaltu wyleję. Właśnie, miałem zobaczyć tutaj, jak te przystanki teraz. No dobra. No dobra, niech będzie. No dobra, jest zapotrzebowanie wysokie, ale na razie jeszcze się mają gdzie budować. Mogę im zakazać jazdy rowerem po chodniku. Proszę bardzo, recycling w całym mieście. Wszystkiego. Darmowy transport publiczny dopiero od 5,5 tysiąca mieszkańców mogę im dać. Zakaz posiadania zwierząt wprowadzamy? Nie, no nie będę taki. Zakaz palenia. Nie, no nie. Jak ktoś chce się truć na własne żądanie. Darmowe Wi-Fi. Właśnie, poczta. Ty, poczta. Urząd pocztowy. Zrobimy im. Tu będzie. Tylko żeby mi tu kurna przed samą pocztą nikt nie parkował, nie? No więc zrobimy tutaj wyłączony. Okej. Dobra. Ja bym zrobił jeszcze jedną pocztę. Tu jest jedna. Tamten rejon jakoś ogarną, więc tą pocztę wsadzę. Kurde, gówno nie wyrabia. Tutaj wsadzę tą pocztę. Gówno nie wyrabia. W ogóle woda nie wyrabia. Ale my wodę mamy na szczęście zmniejszoną. I już będzie wyrabiać. Właśnie. Tutaj zrobię im takie maciupeńkie rądko. Kurde, już godzina 15? Serio? Może nawet mniejsze? Nie wiem, czy nie przesadziłem. Zaraz zobaczymy. Nie no, chyba trochę za małe, co? Chyba ciut za małe. Jeszcze sobie drogę zburzyłem, no nic. Dobra.
I rądko, ale zrobimy 20. Tylko za szeroki. Takie małe rondo zrobimy. Tylko... No bez przejść. Tu gdzieś jeszcze jest jakieś przejście? Jest, już nie ma. Dobra, jak ten autobus tu jedzie? Tak. To, żeby ten autobus się tu nie musiał wyginać, ja bym zrobił mu tu taką dedykowaną drogę dla niego. I ten przystanek będzie wtedy tu. A tu będą miały wstęp tylko autobusy. Właśnie, zrobimy tutaj może jakieś sklepiki. Więc ewentualnie jakiś tam handel niech se będzie. Dobra, zobaczmy jak te autobusy. O, jedzie. 59 osób. Uuu, ładnie. A drugi jedzie na pusto, ale tam czeka 40. Okej, więc no ten ładnie, ten ma dość niezłe napełnienie. Autobusy tej drugiej linii. W sumie autobus. Tu jest. Dwie osoby, no słabo. Ale tak myślałem, no bo tu on jeździ takimi osiedlami właśnie, nie? Gdzie tych ludzi nie ma za dużo. Wykręci jakoś? Da radę, to jest kurna doświadczony chłop. No tam trochę... trochę ich rozjechał, oj tam, dobra, przejedźmy się z nim, zobaczmy. Jak mu tutaj będzie szło. Tam daje radę. Szczerze to myślałem, że będzie gorzej mu w tych osiedlach wykręcić, ale no chłop doświadczony. Doświadczony chłop, on się nie boi tutaj jechać. No i dobrze, takich kierowców nam tu w MPK kurna za dupicę potrzeba. Czterdzieści osiem osób już mamy. Trochę wsiada, trochę wysiada, no i to mi się podoba. Dobra, ale tu nie ma parkowania. Czy tu ktoś wysiądzie? A, wysiedli. Dobra. Jak tam to przejście przy parku? Parku. Ktoś z niego korzysta w ogóle? Korzystają, bo widziałem, że tam przełażą. Dobra. Mamy sygnalizację wzbudzaną. No właśnie. Wow, tutaj już niezła ekipa czeka, ale autobus już w drodze. Zobaczymy, ile tutaj będzie ludzi. 56. No, ale wiedziałem, że tak będzie, że oni do parku będą jeździć. Tylko tu zrobimy sygnalizację świetną też przy tym parku. Dla bezpieczeństwa. I tak się trochę nieładnie to zrobiło. Ja to zaraz tutaj poprawię. Żeby to wyglądało tak, jak należy.
O. Dobra. Bez tych strzałek śmiesznych. Też bez tych strzałek, po co? Samochód elektryczny. Skubany. No, patrzcie. Praktycznie park na siebie zarabia, czyli zarabia na swoje utrzymanie. To mi się podoba. Mamy 19,34. No dobra, ale tam no, jakaś ta częstotliwość też musi być zachowana, żeby... no, żeby oni chcieli jeździć do pracy autobusami, nie? No i generalnie te ulice, którymi jeżdżą autobusy, no to pasowałoby wyasfaltować, żeby oni tutaj mieli jak najlepsze warunki do jazdy. Oni się tu odbudują zaraz. Chyba, że skoro tu jest chodnik. Tu też zrobimy. Chodnik i wypełnienie. O. Będzie taki ala separator. A jak ktoś tu najedzie, to oj panie, ma po łoponie. Też by się raczej przydała sygnalizacja. To już raczej też, bo już tych ludzi jak mrówek się tu robi. Dobra, teraz tak. Tutaj, tu i tam. Tam już mamy. No jakoś się tu muszę przecisnąć z tym asfaltem. Sorry. Trochę ich tu poleciało, ale... trudno. Też te jednostki typu straż pożarna, policja i tak dalej będą tu szybciej dojeżdżać dzięki temu, że drogi asfaltowe. Więc no. Oni się odbudują, bo mają bardzo wysokie zapotrzebowanie, także pod tym względem na luzie. Już myślałem, że tu nie ma ogrodzenia, na szczęście jest. A teraz dochód nam trochę spadł. Ale to tak różnie, zależy ile jest osób w tym. No w parku w danym momencie. Dobra, ja bym tutaj im też zrobił takie ogrodzenie, żeby mi tu żaden pod pociąg nie wpadł. Zainwestuję, kurna.
Ani pod pociąg, ani na autostradę potem, no bo tam obok mamy autostradę. Więc no. Żeby mi tu żaden Mikol nie wpadł pod pociąg. Dobra, cyk. I cyk. Nie ma tam przejścia. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Czy ja mogę im wrąbać? Jest! Możemy zbijać mamonę na autostradach. Zaraz oczywiście im ustawię tam punkciki poboru opłat. Dobra, na razie dotąd. Potem będziemy ewentualnie myśleć, co dalej. Skoro mogę im wrąbać punkty poboru opłat, to mam zamiar to wykorzystać. Trochę dalej od miasta, ale wrąbiemy. Dwukierunkowy? No nie, no jednokierunkowy. I cyk. Aha, tylko ja nie mam autostrad, tak? Już mam. No to gite z majonez. Cyk. I... No, co jest? Halo? No. Dobra, musimy tu oczywiście teraz dociągnąć wodę i prądy. Ale to sobie dołoponuję. Warto w to zainwestować, bo będziemy na tym zbijać mamonę. Dobra. A prądy to może im tu wiatrak jakiś postawię. 6000, a ciągnięcie druta ile mnie kosztuje? 3000, pół ceny. No to ciągniemy druta. No to ciągniemy druta, panie. Co prawda to było w linii prostej wtedy, a teraz nie szedłem w linii prostej, ale trudno. Ciapongów nie mogę dalej ruszać, nie? Nie, mogę dopiero od 11 tysięcy. Więc te tory będą mi tu do 11 tysięcy mieszkańców przeszkadzać. Trudno. Aha, od razu im tu zrobię, wiecie, inflacja, więc... Tak. Zwiększę im tu ciut prędkość do tych, powiedzmy, no będę dobry, niech mają 40. Tak jak jest plus minus w realu. Tu im damy 70, tu im damy 90, żeby stopniowo wytracali prędkość. Ja bym im dał tak, w ogóle tu jest autostrada, więc na autostradzie jest 140, od tego zacznijmy. Tu niech będzie 90, tutaj będzie 110. Natomiast tu zmniejszona prędkość. Patrzcie, nie wyhamowali. Jakie chłopy. Dobra, tu już w sumie przed zakrętem ich zwolnimy, że niby tam, wiecie, na tym zakręcie jest taka prędkość dopuszczalna.
I okej, będziemy zbijać mamonę. Oczywiście ci z tej strony jadący nie będą gorsi. To nie może tak być. Tu zrobimy. Punkcik. No. I nie ma w ogóle takiej możliwości, żebym ja tu jakiegoś etola wprowadzał. A przynajmniej na pewno nie teraz. Także nie chcę zapomnieć o jakichś zniżkach. Nie po to to wprowadzam, żeby tu promocję robić. I tu zrobimy podobnie, czyli 140. Przy czym... Tu gdzie jest ta... Ten dojazd taki do tego, to będzie trochę mniej. Tu będziemy mieć 70, tu będziemy mieć 90. 90. Tu będzie rzecz jasna 40. No widzicie, bo oni tu nie wyhamowują sami. Więc ja im tu muszę prędkość zregulować. I tak to sobie na spokojnie wyhamują. W ogóle to jest śmieszne, nie? Patrzcie, tracker se kuźwa zapitala autostradą 140. Widzicie, on zapitala tak jak oni. Dobra. Wody im tu musimy podciągnąć. Powiedzmy gdzieś tu. I tu. No i prądy. A to prądy im stąd pociągnę. I już mają. No i oczywiście tutaj też inflacja. Siup. Także jak ktoś jedzie stamtąd tu, to musi nieźle bulić. I dobrze. Nie ma tak. Tu zrobimy im jakieś, nie wiem. Na tej wyspie myślę będzie może jakiś stadion i taka strefa bardziej imprezowa, nie? Że tam będą hotele, imprezki jakieś i tak dalej. Ale chciałbym jakąś wysepkę. Tylko nie mamy za dużego wyboru. Przeznaczyć na więzienie. Ale nie mamy wyspy, którą można by przeznaczyć na więzienie. Źle, bardzo źle. No bo nie przeznaczę jednej wyspy w mieście, jaką mam, na to, żeby zrobić tam więzienie. Tu może jakiś parczek narodowy na dole. Pożyjemy, zobaczymy. No ale dochody nam dzięki temu ładnie wzrosły. Jak tam strefa ta właśnie leśna? Ona coś zarabia, nie zarabia? Gdzie jest... Tu jest. Zarabia. Prawie 5 tysięcy. Mamy 382 na 550 pracowników. Ja bym im tu w sumie wprowadził taki zakaz... Zakaz, żeby oni mi tu samochodami nie jeździli. Tu nie ma parkingu w żadnym wypadku. I może tak bym ich zmusił do korzystania z transportu zbiorowego. 22-40. No trochę tam ludzi jeździ tymi autobusami, więc fajnie. Tu jest, tu, o właśnie, ciebie szukałem.
A tu też troszeczkę tych ludzi jest. Zastanawiam się, do której godziny oni będą jeździć. Czy tam faktycznie do tej 22? Czy tam trzeciej, bo nie pamiętam jak ja to mam ustawione. No ale w sumie jakby tak jeździli, to to by w zupełności wystarczyło. Na ten moment, na tym etapie rozwoju miasta, no bo... W tym momencie nie widzę potrzeby tutaj jakiejś komunikacji nocnej. No patrz, akurat pojechał autobus, a oni pewnie do pracy, nie? No właśnie. Akurat pojechał, następny za pół godziny. Czyli ja widziałem Skodę Yeti? Tak, dobrze widziałem. Jadą na patrol. Tu mogę w sumie rozbudować tą strefę. O, double parking. O, widzisz. Tutaj taką zrobimy. Parkingami po obu stronach. No, 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 moment, moment, moment. O, widzisz. Muszę też pomyśleć, gdzie ja tutaj upchnę ten dworzec autobusowy, bo ja w sumie na niego w tym momencie nie mam za bardzo. Nie mam za bardzo na niego jakiejś koncepcji. Nie, dobra, tu zrobimy normalną dwukierunkową. Drobna korekta w orurowaniu. Kurde, godzina 40 odcinka. Ja pierdzielę, no ale ja już tak mam w grach typu City Buildery, że ja się po prostu zapominam, nie? Ja się po prostu zapominam. Trzeba kończyć. Zrobię im tu jakiś park. Trzeba by im tutaj zrobić taki park, jak mają tam, nie? Taki no. Taki fajny. Ale to zrobimy może gdzieś tu. Ale to nie dziś. Nie dziś, panie, nie dziś. Dobra, tu zrobimy i teraz tak, tu ich możemy wprowadzić. Tu zostawimy coś, żeby się tam dało jakąś drogę przebić. A tu może jakiś skromny sklepik. Żeby mieli gdzie jakieś zakupy ewentualnie zrobić. Tu też. Tu też przy tym gównie. Niech mają, a co?
za szybko. Z 50 się jeździ po mieście. A, tylko sorry, ale tu no parking. Tam niech parkują. O, linie są wymalowane pięknie. No i pięknie. Chociaż nie wiem, czemu tu kierunku nie odwrócił, bo w tym momencie to jest trochę bez sensu. Więc ja te kierunki tu odwrócę. I teraz będzie tak. A tu będzie tak. Tu będzie tak, 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 tak. Chociaż czekaj. To jest bez sensu. Ale dobra, niech tak na razie będzie. No, także udało nam się tutaj trochę mieszkańców nowych wprowadzić i wiecie co, nie wiem, czy by mi tego autobusu tam trochę nie przedłużył, ale nie, no w sumie mają tu przystanek, może ten przystanek ewentualnie tu bardziej przybliżę, żeby tu ogarniał ich. Tu im mogę dorzucić. Dobra, takie drobne zmiany. No, także na ten moment w sumie ode mnie to było na tyle. W jakimś tam stopniu wybudowaliśmy strefę leśną, strefę przemysłu leśnego, żeby tam dać nowe miejsca dla pracowników. Oczywiście również rozwijaliśmy strefy zamieszkania, aczkolwiek no tutaj też przez real time ten rozwój miasta będzie spowolniony, bo real time tutaj sukcesywnie i dość dobrze to wszystko spowalnia. Inaczej miasto zachowuje się za dnia, inaczej zachowuje się w nocy. My też tutaj w tym momencie mamy weekend, mamy sobotę, więc to miasto tak trochę mniej żyje, że tak powiem. W znaczeniu oczywiście, jeżeli chodzi o pracę i naukę. Bo jeżeli chodzi o jakieś rozrywki i tak dalej, to jak najbardziej. Natomiast, no cóż, na ten moment ode mnie tyle. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Jeżeli ktoś ma propozycje nazw ulic, parków, cokolwiek, bądź chce mieć na swoją cześć jakąś właśnie ulicę w mieście, tak jak na przykład Discovery.pl ma aleje, dajcie znać w komentarzu coś. Wymyślimy i coś wam znajdziemy. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. Cześć.